Rosja, która połknie Krym, nie tylko będzie miała wrogą Ukrainę, nie tylko Rosji będzie dużo trudniej tworzyć partię prorosyjską na Ukrainie, ale Rosja będzie miała, nie tylko Rosja będzie miała kłopoty w relacjach z Zachodem, o czym zapewne jeszcze będziemy mówili, ale Rosja będzie miała problemy na samym Krymie. 15% mieszkańców Krymu to są Tatarzy krymscy, którzy mają jak najgorsze wspomnienia z rządów Moskwy, którzy mają dużo większy przyrost naturalny niż Rosjanie mieszkający na Krymie, których jest 15%, ale wśród młodzieży to jest ponad 20% wśród których dotąd nie było nastrojów radykalnego islamu, ale to, czego się nie udało zrobić za pieniądze z Arabii Saudyjskiej, być może się uda zrobić dzięki pomocy rosyjskich czołgów. To znaczy, ja nie jestem pewien, czy Rosja dzisiaj, idąc na aneksję Krymu, nie przyjmuje nas, nie gotuje sobie wielkich problemów z samym Krymem. To znaczy, po pierwsze będzie miała Tatarów, po drugie będzie miała rosnące środowiska radykalnego islamu, a po trzecie będzie musiała ten Krym finansować, bo on zawsze będzie niestabilny już. Ja dam taki przykład. Abchazja była 25 lat temu, gruzińska Abchazja, była rajem dla turystów. Pizunda, Sochumi, tam jeździli turyści, to po prostu, jeżeli dzisiaj się pokryć państwa, bo pojechał do Abchazji, to zobaczą te sanatoria, które z wybitymi szybami i praktycznie zero turystów. Na Krymie przemysł turystyczny jest kluczowym przemysłem. Jeżeli będzie tam niestabilność, jeżeli to nie będzie uznana część, jeżeli to będzie połknięte przez Rosję, będzie oczywiście można mieć, Rosjanie będą wysyłać tam, Rosjanie tam będą jeździli. No ale Rosjanie będą woleli pojechać do Soczi, gdzie jest spokojnie, niż na Krym, gdzie mogą zostać pobici przez Tatarów krymskich, którzy nie akceptują i nie zaakceptują aneksji półwyspu.